W tym filmie pokażę Wam, jak namalować firankę nieprzezroczystą od szablonu. Wcześniej przygotowałam sobie taki projekt na sercu i namalowałam firankę dokładnie taką, jaką dzisiaj będziemy malować, z tym, że użyłam jednego z szablonów dostępnych w naszym sklepie. Dziś użyję też szablonu bardzo podobnego, jednak z troszkę innym kształtem. Tak wyglądają właśnie te szablony. To są takie klasyczne, proste szablony, które składają się z dwóch części i są pełne. Jedną część przykładamy po to, żeby na przykład gąbeczką wytapować górną część projektu i w ten sposób uzyskać przykładowy kształt firanki. Druga część szablonu również nam się przydaje, ponieważ służy ona albo do przedłużenia tej firanki innym kolorem, lub też do wyrysowania jakiejś takiej dekoracyjnej koronki. Tym zajmiemy się w dalszej części filmu. W pierwszej kolejności chciałabym Wam pokazać, że jajko, którym się dzisiaj zajmę, ma taką podstawkę. Ją ozdobię tak samo jak jajko, natomiast nie pokażę tego w filmie. W tej chwili zajmiemy się przygotowaniem powierzchni, przyklejeniem serwetki. Ja to zrobię tutaj w bardzo szybkim tempie. Najpierw nałożyłam podkład, później farbę pędzlem, a w tej chwili wykończyłam ją gąbeczką. Następnie z serwetki papierowej wycięłam interesujący mnie motyw. Oddarłam niepotrzebne elementy motywu, zostawiłam tylko to, co chcę nakleić i oczywiście pozbyłam się wszystkich warstw serwetki poza tą warstwą górną z nadrukiem. Następnie jajko pokryłam bardzo dokładnie cienką warstwą kleju do dekupaż i dokładnie i delikatnie przykleiłam serwetkę. Od środka na zewnątrz, wygładzając, a następnie pokryłam ją jeszcze raz klejem do dekupaż w celu zaimpregnowania tej właśnie serwetki. Następnie po wysuszeniu przy pomocy kostki z papierem ściernym obdarłam niepotrzebne brzegi serwetki, a w tej chwili używając kolorów szarego, zimno-błękitnego oraz białego, domaluję sobie tło, wjeżdżając tutaj również na tło serwetki, aby wszystko wyglądało na jednolitą całość. I w tej chwili będziemy się zajmować właśnie wymalowaniem takiej firanki. Chciałabym Wam tutaj jeszcze pokazać szablony. To jest szablon, który pokazywałam na początku filmu. Szablon, od którego została odmalowana firanka na sercu. Tak samo mogłabym tutaj postąpić w przypadku tego jajka, natomiast chciałabym Wam tutaj pokazać też inny kształt firanki. On jest dość podobny, ale jednak inny. I tego właśnie szablonu tutaj użyję. Dostępne są również inne szablony, klasyczne szablony pionowe, których można oczywiście używać wedle uznania. Także zachęcam Was do odwiedzenia strony naszego sklepu lub też osobiście do Wrocławia, żeby takie szablony sobie obejrzeć. Tu jest właśnie taki szablon pionowy do dekoracji typowych, takich, które są do właśnie takich jajek, czy może jakichś takich dłuższych pionowych projektów. W tej chwili przykładam jedną część takiego szablonu i przy pomocy gąbeczki i farby akrylowej odtapowuję właśnie ten kształt falbanek. Trzymam dość mocno, żeby mi się tutaj to wszystko nie przesunęło i jednym ruchem ściągam, tak jak to przed chwilą było widać. W tej chwili wypełniam całą górną powierzchnię jajka, tutaj gdzie będzie właśnie ta firanka czy zasłonka. Bardzo ważna uwaga, na każdym etapie malowania firanki zawsze podsuszamy
przed przystąpieniem do kolejnego etapu. Chodzi o to, żeby nam się kolory tych farb tutaj nie pomieszały. W tej chwili pokazuję Wam, jak przy pomocy płaskiego pędzelka będziemy wyrysowywać cienie na firankach. Używam farby ciemnobrązowej i odrobiny wody. I w tej chwili, przykładając pędzelek do takiego właśnie zgięcia tej firanki, wyrysowuję sobie w żądanym kierunku proste linie. Tutaj bardzo ważna uwaga: nabieramy farbę na pędzelek, a następnie moczymy ją w wodzie. Nie odwrotnie, ponieważ ta farba nam po prostu zawiśnie na tej wodzie i ona może nam się brzydko rozkładać. Więc najpierw przed zamoczeniem pędzelka w wodzie odsączamy go, nabieramy delikatnie na jedną z krawędzi dosłownie kropelkę farby, a następnie namaczamy pędzelek w wodzie. I w tej chwili przechodzimy do robienia kresek jaśniejszych. To nie musi być kolor biały, to może być kremowy. Wszystko zależy od projektu, który robicie. I tak jak to w tej chwili widać, w drugą stronę od tych ciemnych cieni brązowych musimy zrobić takie kreski wycieniowane w kolorze jaśniejszym. To będą nasze fale tej firanki od strony tej bardziej wypukłej. Tutaj za chwileczkę zobaczycie, że już Wam się pojawi, będzie wizualnie widoczny taki efekt właśnie pozaginania falban tej firanki. W tej chwili musimy domalować sobie zagięcia tych falbanek, które idą od spodu, czyli tym samym kolorem czerwonym, którym była rysowana firanka, domalowujemy te kolory od spodu, a w tej chwili znów kolorem ciemnym i wodą malujemy cienie, czyli te zakładki firanki, które nam się tworzą przy falach, a ja tutaj dodatkowo też takie cienie wymaluję przy krawędzi firanki. Tu macie możliwość podejrzenia sobie właśnie cały czas, jak wygląda malowanie tych cieni. Czyli na koniuszek pędzelka nabieramy ciemny kolor, następnie maczamy w wodzie i takim płynnym ruchem staramy się przy tych krawędziach poprowadzić pędzel. Tak samo było na tych pionowych kreskach, na zagięciach firanek. Zobaczcie tutaj, że one po prostu ze sobą przy krawędziach idealnie się nakrywają, czyli ten kolor czerwony i brązowy. Natomiast przez to, że maczamy pędzelek w wodzie, to ta farba nam się bardzo ładnie rozmywa. No i w tej chwili poprawiamy sobie wszystkie te nasze zagięcia tej firanki i tutaj, jak widzicie, już wizualnie nam się ten efekt pojawił, kiedy ta firanka nabrała takiego przestrzennego wyglądu. Pamiętajcie to, co powiedziałam przed chwilą, że każdy etap malowania suszymy, czyli robimy ciemne linie, suszymy, robimy jasne linie, suszymy. Chodzi o to, żeby nam się te kolory farby po prostu nie wymieszały. W tej chwili zrobimy sobie tutaj takie dwie dodatkowe kreski, czyli takie jakby zmarszczenia tej firanki. To nam nada takiej dodatkowej głębi, dodatkowego efektu trójwymiarowości. I postępujemy tak samo jak przy tych zagięciach firanki z falbanek, czyli kolor ciemny w jedną stronę i kolor jasny w drugą stronę. To oczywiście również suszymy. A w tej chwili przy pomocy najmniejszego rozmiaru gąbki okrągłej, jaką mam, i przy pomocy szablonu do firanek tej drugiej części zrobimy sobie taką wymalowaną koronkę od tej czerwonej firanki, czyli górną część szablonu przykrywamy
tę część firanki, która była wymalowana, aż do tej brązowej linii, łącznie z nią. I w tej chwili kropkujemy, tapując białą farbę. To będzie nasza taka koroneczka, która będzie jakby wychodziła nam spod tej czerwonej firanki. Odrywamy i mamy kształt koroneczek gotowy. A przy pomocy konturówki w kolorze białym dodatkowo wyrysujemy sobie koronki, ażurki do właśnie tej naszej firanki. Ja w tej chwili przy pomocy konturówki rysuję takie pociągnięcia na wszystkich tych wykropkowanych białych elementach. To nie jest trudne, to są tylko kreseczki porozciągane, kropeczki. Także zachęcam Was do wypróbowania. Może to tylko tak wygląda, że jest to taka precyzyjna i trudna robota, ale tak naprawdę to nie jest nic trudnego, a efekt jest naprawdę bardzo ładny, delikatny, taki subtelny. W tej chwili wykropkowuję wszystkie te elementy. No i oczywiście na czerwonej firance tutaj również kropeczkami, które wyglądają bardzo, bardzo delikatnie. One zawsze też tak wysubtelniają nasze prace. Wykropkujemy sobie tutaj te krawędzie. Zrobimy sobie 2-3 rządki takich kropeczek, kreseczek i zobaczycie za chwilę, że to bardzo fajnie wygląda. To jest właśnie ten kształt, który ja cały czas staram się zachowywać. Przed chwilą pokazałam Wam od szablonu. W tej chwili kreski w górę. Oczywiście pamiętajcie, jak idzie firanka, w tą stronę też robimy wzorki. Jeśli tu się pojawiają kreseczki, to one właśnie muszą iść w tę stronę, tak jak idą nam falbanki pionowo. Jeśli pionowo, to pionowo typowo w górę, a jeśli tak jak pod ukosem, jak u mnie, to też te kreseczki niech idą w tę stronę, tak jak układa się firanka, żeby to nam wyglądało po prostu naturalnie i prawdziwie. No i oczywiście po zakończeniu, po wykropkowaniu zostawiamy to na 2-3 godziny, żeby konturówka nam podeschła. Następnie lakierujemy czy woskujemy i praca gotowa. Także zachęcam Was do powtórzenia tego projektu. Zobaczcie, wygląda bardzo fajnie. Nie należy do jakiejś skomplikowanej pracy. Zachęcam Was do powtórzenia i zapraszam oczywiście na naszą stronę kreateria.pl oraz do naszego sklepu we Wrocławiu na ulicy Grabiszyńskiej. Dziękuję.